Czyli, że ponad miesiąc pan Marcin P. wysyłał taki informacji, nie wiem, czy to pan, policji, czy to dziad, czy to by jak kosztem Marcin ludzi P. żyje, to przecież, podpisał się, prawda, ile takich jest pasożytów, co do kosztem policji żyją inni. Że ponieważ ocenia, że będzie musiał pracować dłużej w celu zebrania tych informacji, ponieważ przepisane dane należy zweryfikować w celu uniknięcia błędu w przeprowadzaniu tzw. czeski błąd. Podpisał się pan Marcin P. I mamy szereg takich dokumentów, które świadczą o tym, że przez 9 miesięcy pan Marcin P. nie wykonywał zleconych przez prokuraturę czynności. I to wszystko działo się pod okiem podległym panu funkcjonariuszom. Jak pan to skomentuje? Czy świadek miał taką wiedzę na temat takich nieprawidłowości, jeśli chodzi o prowadzone czynności przez policję na zlecenie prokuratury rejonowej Gdańsk-Rzesz? Panie pośle, postępowanie nadzoruje prokurator. Czyli pan nie był zainteresowany sprawą Amber Gold? Nawet jak już cała Polska mówiła o sprawie Amber Gold, to rozumiem, że świadek jako komendant Komendy Miejskiej Policji nie uzyskiwał wyjaśnień od podległych panu funkcjonariuszy. Panie pośle, jak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Przed komisją śledczą do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold zeznania składa Zbigniew Pakuła, były komendant miejski policji w Gdańsku. Do transmisji wrócimy o godzinie 15.35. Reklama. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawartości stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel za jedyne 799 zł. Jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przenosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na Poczcie Paczkę Plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie Paczki Plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka Plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest Paczka Plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka Plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren.
purem Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. Dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 15, czas na informacje dnia. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku Zbigniewa Pakułę. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej z nową siedzibą w Warszawie. W przyszłym tygodniu Fiat 126P trafi do amerykańskiego aktora Toma Hanksa. Adrian Nacalińska-Czaniecka, zapraszam. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold trwa przesłuchanie byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku Zbigniewa Pakuły. Wcześniej komisja podczas niejawnego posiedzenia przesłuchała byłego naczelnika Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusz, który zajmował się sprawą gdańskiej spółki, nadal pracuje w strukturach policji, dlatego mógł skorzystać z prawa do niejawnego przesłuchania. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej z siedzibą w Warszawie. W uroczystości wejścia w życie porozumienia w sprawie siedziby Frontexu wzięła udział premier Beata Szydło. Dzisiejszy dzień daje dobrą perspektywę na przyszłość i bezpieczeństwo Europy, powiedziała szefowa rządu. Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Polska jest państwem, któremu bardzo zależy na tym, by Unia Europejska się rozwijała. Aby się rozwijała, musi być otwartym domem dla całej rodziny europejskiej, musi być domem bezpiecznym. Tak my rozumiemy tutaj w Polsce naszą rolę jako członka Unii Europejskiej, tak my rozumiemy nasz obowiązek niesienia pomocy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, solidarności, tego wszystkiego, co wynieśliśmy z naszej tradycji i kultury. Głównym zadaniem agencji jest pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Dotychczasowa siedziba Frontexu znajduje się przy placu Europejskim 6, a nowa ma się mieścić przy ulicy Racławickiej. Polsce nie grożą żadne kary w związku z wczorajszą decyzją Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej, powiedział minister środowiska Jan Szyszko. Komisja Europejska oczekuje, że Polska wypełni postanowienie Trybunału. Wczoraj sędziowie z Luksemburga nakazali natychmiastowe wstrzymanie wycinki drzew w puszczy. Minister Jan Szyszko powiedział, że wczoraj jego resort otrzymał od komisji pismo zawierające zalecenia do działań tymczasowych na terenie puszczy. Ten wniosek tymczasowy jest bardzo dobry. Chcemy powiedzieć, że tak jak poprzednio, w 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Chcę również powiedzieć, że główna rozprawa, więc rozpatrzenie skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się 12 grudnia tego roku i na tej rozprawie oczywiście staniemy. Sędziowie Trybunału zagrozili, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara, co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Polska ma 15 dni na poinformowanie Brukseli o swoich działaniach. Decyzja sędziów o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej to środek nadzwyczajny i tymczasowy. Ma obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia głównego sporu, czyli zarzutu dotyczącego naruszenia unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Ukraina wydaliła białoruskiego dyplomatę. To odpowiedź na podobny krok Mińska w stosunku do pracownika ukraińskiej ambasady. Zdaniem białoruskich władz, Ukrainiec koordynował siatką szpiegów na Białorusi. Jak poinformowała rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji Mariana Beca, pracownik ambasady Białorusi zakończył już pracę w Kijowie i wyjechał z terytorium Ukrainy. Jak dodała, ukraiński MSZ podjął decyzję o wydaleniu Białorusina, kierując się zasadą wzajemności, bowiem Białoruś również uznała za persona non grata jednego z ukraińskich dyplomatów pracujących w Mińsku. Wczoraj białoruskie władze poinformowały o wydaleniu radcy ukraińskiej ambasady na Białorusi. Kierował on, zdaniem białoruskich służb, pracą ukraińskich agentów. Jednym z takich agentów miał być aresztowany około miesiąca temu przez białoruskie KGB korespondent ukraińskiego państwowego radia na Białorusi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu Fiat 126P trafi do amerykańskiego aktora Toma Hanksa.
Auto poleci do Los Angeles na początku przyszłego tygodnia. Kilka dni później aktor odbierze samochód osobiście. Całą akcję rozpoczął nieświadomie sam aktor, który mniej więcej rok temu zrobił sobie nietypowe zdjęcie w Budapeszcie. W kadrze znalazł się on sam i Fiat 126P. Tom Hanks, dodając zdjęcia z maluchem na swojego fanpage'a, pisał, że jest podekscytowany swoim nowym samochodem. Opowiada pomysłodawczyni akcji Monika Jaskulska. To ona pomyślała, że skoro jednemu z najbardziej znanych aktorów na świecie podoba się polski maluch, trzeba mu go dać. Rozpoczęło się więc poszukiwanie odpowiedniego egzemplarza. Szukaliśmy malucha, który byłby z najlepszej serii, tej takiej kolekcjonersko najcenniejszej, żeby miał bębnowe hamulce, stary typ kół. Rafał Sonik, który sfinansował remont samochodu, opowiada, że auto wygląda jak nowe. Za kilka dni trafi ono na pokład Dreamlinera Polskich Linii Lotniczych LOT. Dreamliner jest tak po jednym samolotem, że spokojnie zmieścimy z bagażem pasażerskim 7 takich egzemplarzy. Mówi wiceprezes spółki Stefan Malczewski. Do przyszłego tygodnia maluch będzie stał w hali odlotów warszawskiego portu Chopina. Obok jest skarbonka, w której zbierane są pieniądze na bielski szpital. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. 80 dni pozostało do rozpoczęcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w południowo-koreańskim Pyeongchang. Polska ma już zapewnionych 10 kwalifikacji, 2 w łyżwiarstwie figurowym, 3 w short tracku, a także 5 w biatlonie kobiet. W tej ostatniej dyscyplinie w Igrzyskach mają wystartować Magdalena Gwizdoń, Krystyna Guzik, Monika Hojnisz i Weronika Nowakowska, a o 5 kwalifikację walczą Kamila Żuk i Kinga Mitoraj. Żuk przyznaje, że wyjazd do Korei Południowej to jej wielkie marzenie. Wiadomo, no Igrzyska Olimpijskie to jest taka impreza, ogromna impreza, ale przede wszystkim cel każdego sportowca. Myślę, że każdy chce wystartować na tych igrzyskach jak najlepiej ze złotym medalem. Co by nie było w tym roku, ja będę usatysfakcjonowana. Wiadomo, walczę o najlepsze igrzyska, ale co będzie, to zobaczymy. Sezon Pucharu Świata w biatlonie rozpocznie się w niedzielę w szwedzkim Östersund, a igrzyska od 9 lutego w Pyeongchang. W piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów moskiewski Spartak zagra ze słoweńskim Mariborem. Dla drużyny gospodarzy mecz ma kluczowe znaczenie. Zadecyduje bowiem o dalszych losach rosyjskiej ekipy. Podopiecznych trenera Massimo Carrery satysfakcjonuje tylko zwycięstwo. Rosyjscy komentatorzy podkreślają, że wszystkie atuty w tym spotkaniu są po stronie Spartaka. W ich ocenie zawodnicy są w doskonałej formie i grać będą przed własną publicznością, więc tylko oni sami, popełniając błędy, mogą przeszkodzić sobie w osiągnięciu wymarzonego rezultatu. Przy tym wiadomo, że moskiewska drużyna wciąż gra w niepełnym składzie, bowiem część zawodników nadal boryka się z kontuzjami. Podobnie jest w zespole ze Słowenii, w którym z powodu kontuzji nie zagra jeden z najlepszych zawodników. Luka Zachowicz. Początek spotkania w Moskwie o 18:00. W drugim meczu tej grupy Sevilla podejmie Liverpool. Marcin Gortat zdobył 10 punktów oraz miał 15 zbiórek w wygranym przez jego Washington Wizards meczu na wyjeździe z Milwaukee Bucks 99-88. Koszykarze ze stolicy w obecnym sezonie Ligi NBA mają 10 zwycięstw i 7 porażek. Czas na prognozę pogody. Dzisiaj pochmurno, tylko na wschodzie i wschodnim Pomorzu, gdzieniegdzie rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, wysoko w górach silny, w porywach do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 9 minut po godzinie 15. Gorący temat. Przed mikrofonem Krzysztof Świątek. Zaczynamy gorący temat od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Grecji, w Atenach. Tam rozmowy polityczne z prezydentem kraju, także z premierem Tsiprasem. Natomiast także trwają rozmowy o współpracy handlowej. Polska i Grecja chcą zwiększyć tę współpracę. Mówili o tym prezydent Andrzej Duda i grecki minister gospodarki Dimitris Papadimitriou w czasie wspólnego forum biznesowego w Atenach. Spotkanie jest częścią trwającej właśnie wizyty polskiego prezydenta. W Atenach jest nasz specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Dzień. W jakich branżach oba kraje chcą zwiększyć współpracę? Tych branż jest bardzo dużo, bo to jest bardzo szeroki wachlarz. Od przemysłu stoczniowego, przemysłu ciężkiego, zresztą przedstawiciele tychże przemysłów stoczniowych z Polski i w Grecji też się dzisiaj spotkali, poprzez służbę zdrowia, edukację, no i oczywiście turystykę. W ciągu ostatnich 4 lat ta współpraca handlowa między Polską a Grecją wzrosła o mniej więcej 60% według danych
przedstawicieli kancelarii prezydenta, a wartość wzajemnych obrotów w ubiegłym roku to 1 300 000 000 dolarów, czyli bardzo dużo, ale prezydent Andrzej Duda mówił w Atenach w czasie właśnie zorganizowanego dzisiaj specjalnego forum biznesowego polsko-greckiego, że liczy na jeszcze więcej. 1 000 000 Polaków rocznie Grecję odwiedza. Oczywiście większość z nich zdecydowana przyjeżdża tutaj w czasie wakacji, ale przyjeżdża też bardzo wielu ludzi, którzy na co dzień zajmują się biznesem. I sądzę, że powinniśmy czynić wszystko, aby zachęcić ich do tego, by pomiędzy Polską a Grecją zacieśniały się także relacje gospodarcze. Dodajmy, że to forum zorganizowane na przedmieściach Aten w takim nowoczesnym centrum kongresowym. To było forum, które w zasadzie już jest stałą częścią, takie organizowanie takich forum jest stałą częścią wizyt polskiego prezydenta za granicą. To jest tak zwana dyplomacja ekonomiczna, czyli taki moment, kiedy podczas wizyt głów państw, ministrów, szefów rządów w danym kraju jest jeszcze spotkanie biznesmenów. Ono jest dlatego pod patronatem i z udziałem na przykład prezydenta Dudy, ale robiły to też poprzednie polskie władze, żeby tą rangę tych uroczystości, tych spotkań trochę podnieść i dzięki temu zwiększyć po prostu szanse dla Polaków, polskich biznesmenów na zawarcie kontraktów ze swoimi greckimi odpowiednikami. Tutaj w Atenach, przed tym centrum kongresowym, w którym to forum trwało, były wystawione dwa pojazdy, wóz strażacki i autobus Solaris. Dwa polskie pojazdy, które były prezentowane po to, żeby ewentualnie greccy przedsiębiorcy mogli coś takiego kupić. Była zresztą zawarta wstępna umowa między Polską Agencją Inwestycji i Handlu, a miejskim przedsiębiorstwem autobusowym tutaj w Atenach. Były też różne umowy w formie takiej ogólnej, a prezydent Duda, oprócz tego, że mówił o tym, że liczy tu też na wzrost ogólny w ramach polsko-greckiej wymiany handlowej, to zachwalał też polskie innowacje. Bardzo mocno wspieram innowacyjny, przede wszystkim ten młody biznes, startupy, które staram się przygarniać do Pałacu Prezydenckiego i organizować dla nich spotkania, które są zarazem promocją ich wynalazków, ich pomysłów wśród potężnego, wielkiego polskiego biznesu, nie tylko zresztą polskiego, bo przyjeżdżają także goście z zagranicy i to jest rzeczywiście ten element, na którym mi bardzo zależy. Prócz startupów prezydent zachwalał też polskie uczelnie oraz ośrodki badawcze. Bo tutaj nie wysyła SMS-u. Papa Dimitriu mówił, że Ateny także liczą na współpracę z polskimi firmami i to jest głównie przemysł ciężki, to są także służba zdrowia, sektor energetyczny, a nawet współpraca z polskimi firmami budowlanymi przy stawianiu domków letniskowych. Tych domków letniskowych zresztą w Grecji jest co niemiara. No i mówił też, że także liczy na polskich turystów. Grecja jest miejscem, które w ostatnich latach odwiedza rocznie 750 tysięcy Polaków. Oczekujemy, że przyjeżdżać do nas będzie jeszcze więcej Polaków. Jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom infrastruktury i to w wielu różnych dziedzinach, także w szkolnictwie, służbie zdrowia, sporcie i w gastronomii. Tych dziedzin zatem, tak jak mówiłeś, jest bardzo dużo, pole do popisu jest, zwłaszcza że Grecja, która jeszcze 10 lat temu znalazła się w kryzysie, powoli, bardzo powoli, ale jednak z niego wychodzi, no i czeka i liczy na te nowe inwestycje z zagranicy, nie tylko z Polski. Wojtku, zainteresowało mnie to, co mówiłeś na początku o przemyśle stoczniowym, bo tu w Polsce teraz będzie próba odbudowy przemysłu stoczniowego, ewidentnie podupadłego w ostatnich latach. No, słynne były te poszukiwania inwestora dla stoczni, o inwestorach katarskich się tu mówiło. Z kolei Grecja to jest taki kraj, który ma ten przemysł stoczniowy, w ogóle przemysł morski ma bardzo rozwinięty. Przecież to jest chociażby kwestia też powiązania z transportem pomiędzy poszczególnymi wyspami. Na wyspy, prawda, to są statki turystyczne, towarowe i tak dalej. Czy coś więcej wiemy o tej współpracy w ramach tych przemysłów? Wiemy tylko, że to dzisiejsze spotkanie to było spotkanie bez udziału mediów, bez udziału prezydenta. Wiemy, że na razie do niego doszło i wiemy, że jest potencjał, o którym sam wspomniałeś. Zresztą ci z Państwa, którzy byli w Grecji, wiedzą i widzieli pewnie na przykład port w Pireusie pełen różnego rodzaju statków i też stocznię, w której te statki także się buduje. Potencjał jest. To są, pamiętajmy, dość wstępne rozmowy, przynajmniej jeśli chodzi o przemysł stoczniowy. Podobnie jak na przykład całe forum gospodarcze, o którym mówiliśmy. To są bardzo ważne rzeczy o tyle, że w ten sposób można nawiązać te kontakty, zacząć
współpracy na takim bardzo ogólnym poziomie, a potem już przechodzi się od ogółu do szczegółu. Także zarówno w sprawie tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiono na forum, jak i wspomnianego przez ciebie przemysłu stoczniowego, wiemy, że potencjał jest, a czy i co z tego wyjdzie, to będzie zależało już tylko i wyłącznie od dalszych działań polskich i greckich przedsiębiorców właśnie z branży stoczniowej. Jeszcze jedno pytanie, no bo oczywiście trwają rozmowy, jeżeli chodzi o gospodarcze kwestie, ale także rozmowy polityczne. Polski prezydent i prezydent Grecji rozmawiali o przyszłości Unii Europejskiej. Tutaj do naszych mediów, także w agencjach, przebiła się ta wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o tym, żeby jednak udział obywateli w decydowaniu o przyszłości Europy był większy. Mówił na przykład prezydent Duda o wzmocnieniu roli parlamentów krajowych. Czy to też się przebija, nie wiem, w mediach niemieckich, czy jest jakoś komentowane w kuluarach tych spotkań? Nie. Pamiętajmy o tym, że te rozmowy polityczne były wczoraj. Dzisiaj to jest tylko i wyłącznie dzień poświęcony biznesowi i gospodarce, tak jak już kilkakrotnie na antenie Polskiego Radia 24 mówiliśmy, oraz dzień poświęcony Polonii. To spotkanie z Polonią jeszcze przed prezydentem wieczorem. Te wszystkie rzeczy polityczne, spotkanie polityczne, to było spotkanie z wczoraj. Greckie media tego tematu na razie nie podjęły, bardziej jednak są zainteresowane tym, co mówił grecki prezydent, a ten z kolei w czasie wczorajszej wieczornej kolacji bardziej skupiał się na kwestii rozwiązania kryzysu migracyjnego, co też jest oczywiście dość oczywiste i dość jasne, biorąc pod uwagę, że Grecja akurat jest tym krajem, który z tym kryzysem tutaj nawet na ulicach Aten się zmaga. Bardzo dziękuję. Z Aten specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Gorący temat. A my zmieniamy temat. Fiasko rozmów między blokiem partii chadeckich CDU-CSU w Niemczech. Fiasko rozmów z FDP, czyli z liberałami i z zielonymi. Miała powstać koalicja o nazwie Jamajka, znaczy nawiązywana do barw tych poszczególnych partii politycznych. No to oznacza spore zawirowanie polityczne w Niemczech. A my mamy właśnie połączenie z korespondentem z Niemiec, Janem Bogatko. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy to jest spore zaskoczenie też dla opinii publicznej? No bo mówiło się, że ta koalicja powstanie, już ta kadencja kolejna Angeli Merkel w fotelu kanclerza była, wydaje się, przesądzona. I co zdecydowało o tym, że liberałowie jednak zdecydowali się odstąpić od rozmów koalicyjnych? Po pierwsze, bardzo często wiadomości uważa się za pewniki. To znaczy, jeżeli się mówi, rozmowy się toczą, wstępne oczywiście, bo to nie były jeszcze rozmowy koalicyjne, to były do tej pory wyłącznie rozmowy sondażowe, a więc wstępne. Że jak się toczą rozmowy sondażowe, to już wynik jest pewny, tymczasem do Jamajki droga bardzo długa i nawet transatlantyk potrzebuje wiele czasu, żeby ją, tę drogę przepłynąć. To była bardzo zagadkowa i zaskakująca konfiguracja, ta Jamajka, ponieważ obejmowała siły sobie absolutnie przeciwstawne i całkowicie niekompatybilne, jak właśnie FDP, czyli liberałów, i z drugiej strony zielonych ojców lewicowego liberalizmu, w którą to stronę powoli, acz starannie i skutecznie zaczęła przechodzić CDU bez CSU z kolei. A więc to bardzo skomplikowany obraz. Innymi słowy, kiedy miały miejsce wybory, napisałem, popełniłem taki komentarz, z którego się trochę podśmiewano, że otóż teraz będzie przed nami nowa wielka koalicja. No nikt to nie wierzył, no jaka wielka koalicja, przecież oczywiście będzie Jamajka. Z tej Jamajki nie wyjdzie nic, a to dlatego, że Lindner, czyli szef partii FDP, niemieckich liberałów, się temu sprzeciwił. Co skłoniło jego do tego, aby pójść tą drogą, żeby powiedzieć nie? Po prostu Lindner uważa, po tym wszystkim, co kanclerz Angela Merkel uczyniła w toku ostatnich miesięcy, czy półtora roku w zasadzie od chwili, kiedy otworzyła granice dla naszych przyjaciół z Bliskiego Wschodu i z Afryki, że Merkel musi po prostu odejść, że nie ma innego wyjścia. Innymi słowy, nie może zgodzić się na koalicję z damą, która znowu będzie zasiadać w fotelu kanclerza. Jest jeden szkopuł, a mianowicie nie ma kontrkandydata wobec Merkel. No wyobraźmy sobie, no przegrajmy różne opcje, a więc na przykład nowe wybory. Czy przedterminowe wybory coś zmieniłyby w
tym pejzażu politycznym w Niemczech. Wydaje mi się, że niewiele. Na scenie doszłoby do pewnego przeweblowania. Można sobie wyobrazić, że Lindner za odwagę dostałby parę procent, że Zieloni spadliby może w notowaniach, że CDU oberwałoby po łapach, że SPD też musiałoby pójść do kąta i AfD, które być może, które się zresztą co bardziej zresztą uważa się za zwycięzcę po tej roszadzie, która miała miejsce w niedzielę, w poniedziałek, wyszłaby z tej sytuacji wzmocniona. Czy to zmienia na coś układ w Niemczech? Nie. CDU, CSU nadal będzie najmocniejszą siłą. Innymi słowy, jej kandydat tej partii będzie predestynowany do tego, żeby usiąść w fotelu kanclerza. Pamiętam, jak to było zaraz, kiedy ten wielki przyjaciel Polski z SPD został szefem partii i po prostu peany na jego cześć i mówiono lepszy oryginał od falsyfikatu, to znaczy, że SPD lepiej propaguje model socjalny niż CDU Merkel, że po prostu Martin Schulz jest najlepszym i optymalnie jedynym w zasadzie kandydatem do fotelu kanclerza. Okazało się, że to była gwiazda jednego sezonu, ale czasy są nieubłagane i po prostu pragmatyzm polityczny nakazuje z drugiej strony Merkel szukania sojuszników w sytuacji, w której zdradził ją Lindner, zdradziło ją FDP, a FDP przecież przez lata zasiadało w koalicji z CDU i z CSU. Tak. Teraz okazuje się, że szczęśliwym zbiegiem okoliczności w tym wszystkim, w całej tej grze było to, że Angela Merkel nie uparła się, żeby w Pałacu Bellevue na stanowisku prezydenta, niby nic nieznacząca funkcja Republiki Federalnej Niemiec, nie został polityk, jak to się mówi, chadecki. Ja nie lubię tego słowa, bo to jest obraźliwe słowo dla mnie wymyślone przez socjaldemokratów, których nie nazywamy SDC-ą przecież, ale nie o to chodzi. Frank-Walter Steinmeier jest w Bellevue. To jest dość ważne, dlatego że on ma szalone zalety. Po pierwsze jest on dyplomatą. Naprawdę ten człowiek jest dyplomatą i to trzeba uznać. Jest to bardzo mądry człowiek. I jest poza tym drugą jego zaletą na dziś jest to, że jest socjaldemokratą. A trzecią to jest to, że nie powiedział, musimy przeprowadzić przedterminowe wybory. Innymi słowy, otworzył furtkę. Na razie uchylił, ona jest na parę centymetrów uchylona. Ale tą furtką może wejść na scenę nowa, wielka koalicja po prostu. I to byłoby rozwiązanie, o którym ja zresztą już parę tygodni temu pisałem i które wygląda na to, że może być realne. Tylko jest jeden szkopuł. Co zrobić z Martinem Schulzem? No tego nie wiemy jeszcze. No Martin Schulz wyraźnie mówi, przynajmniej dopóki on jest przewodniczącym SDP, że SDP nie wejdzie do tej wielkiej koalicji nowej. Tak. W środę będzie rozmawiał Steinmeier z Schulzem. Czy przemówi mu do rozsądku? Jaką szansę i co daje Schulzowi upieranie się przy tym, aby nie wchodzić do wielkiej koalicji? Poza oczywiście tym, że się mówi, no powiedziałem już raz, to nie zmienię swojego zdania, ale to z pragmatyzmem politycznym nie ma nic wspólnego. To po te dziady, tutaj te piosenki stare puszczają, gdzie to leci? Dla przyszłego życia politycznego w Niemczech. Mnie się wydaje, że Frank-Walter Steinmeier, spokojny, rzeczowy, może przekonać Martina Schulza, żeby po prostu wykorzystał chwilę i zamilkł. I wtedy okaże się, że świat dla Angeli Merkel będzie wyglądał inaczej. Nawet nie wiem, gdzie to leci. Tak mnie to wścieka, ona jest w razie potrzeby liberalna, ona jest demokratyczna, ona jest lewicowa, ona jest prawicowa, ona jest konserwatywna i otwarta. Nie ma bardziej elastycznego polityka od Angeli Merkel na całej europejskiej scenie politycznej. Ona o tym wie, jej przyszli koalicjanci o tym wiedzą, prezydent Frank-Walter Steinmeier o tym wie i Martin Schulz zdaje sobie z tego sprawę i widzi teraz, jaki on jest mały w porównaniu z wielką Angelą. Jeszcze jedno pytanie, czyli koalicja, tak naprawdę ta nowa wielka koalicja, no byłoby
właśnie odnowieniem tego sojuszu, który już był przez ostatnie 4 lata w Niemczech, ale żadna inna koalicja w tym obecnym układzie, bo mówił pan o tym, że nowe wybory niewiele by zmieniły, nie raczej mogę nie wchodzi w grę koalicja przy tej układzie w parlamencie, która pomijałaby CDU-CSU. To można byłoby po nowych wyborach nie mam pojęcia, gdzie to idzie. Zacząć rozdawać karty na nowo. Ale to z kolei oznaczałoby, że również Angela Merkel musiałaby zrezygnować z oporu i uporu, na przykład względem AfD. To jest bardzo mało prawdopodobne. Ja w to raczej nie wierzę. Na to jest za wcześnie, co tego dojdzie. To jest tu leci. Ale za 4, może za 8 lat. W tej chwili nie ma w zasadzie innego wyjścia niż wielka koalicja. Jedyną ofiarę, które tutaj ktoś musi złożyć na ołtarzu polityki, to jest Schulz. Nikt poza tym. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Niemcy chcą po prostu, aby panował w kraju spokój. Większość opowiadała się w ankietach do tej pory za tą dziwną zresztą koalicją jamajkańską. Musi lecieć to dziadostwo, bo nie mogę tego mówić. Na razie. Do szybkiego porozumienia w sprawie utworzenia rządu federalnego. Zobaczymy, co teraz czekamy na krok Martina Schulza i na to, czy powstanie nowa wielka koalicja w Niemczech, HDK-ów i socjaldemokratów z Niemiec. Nasz korespondent Jan Bogatko, bardzo dziękuję. Reklama. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność glipowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Glipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Glipowitę w swojej aptece. Zdrowit. Patrz, Karol, jakiego zębacza wyhaczyła! Ale sztuka! Gdzie takie biorą? Mów! Biorą? Ludzie targają całymi siatami. Jesiotry, zębacze, mówię ci, takie okazje można złapać. Okazje? No okazje, w Lidlu. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu zębacz smugowy zwany wilkiem morskim 2,79 za 100 gramów. A świeży jesiotr 3,99 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.crm.pl. Telefon 22 645 20 45. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na bocznie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewne asystycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na TX2 w czarnej tubie. Składniki TX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na TX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, jest 15:30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam.
Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold trwa przesłuchanie byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku Zbigniewa Pakuły. Pytany przez posłankę PiS Joannę Kopcińską mówił, że o sprawie gdańskiej spółki dowiedział się dopiero, gdy nagłośniły ją media. Wcześniej komisja podczas niejawnego posiedzenia przesłuchała byłego naczelnika Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusz, który zajmował się sprawą gdańskiej spółki, nadal pracuje w strukturach policji, dlatego mógł skorzystać z prawa do niejawnego przesłuchania. Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział wcześniej w TVP Info, że były naczelnik zeznał, że nic nie pamięta, jeśli chodzi o sprawę Marcina P. Poseł podkreślił, że komisja dysponuje jednak materiałami, które obciążają gdańskich funkcjonariuszy. Mamy informację, że małżeństwo P. przekazywało sobie informację o tym, że jakiś naczelnik Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą udziela informacji. Słyszeliśmy też o tym, że to z ust jakiegoś naczelnika nieustalonego z policji były informacje, że jeszcze 2 tygodnie ILOT i EuroLOT by upadły. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski poinformował o wstrzymaniu pracy kombajnów używanych przy wycinaniu drzew na terenie Puszczy Białowieskiej. Ma to związek z nakazem natychmiastowego powstrzymania wycinki drzew w puszczy wydanym wczoraj przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Jak mówił Konrad Tomaszewski, teraz muszą zostać uregulowane kwestie prawne dotyczące wycinki. Jeżeli zaś chodzi o harwestery, one już dzisiaj nie pracują, ale Polska, a zwłaszcza Lasy Państwowe, jako podmiot funkcjonujący w ramach Rzeczpospolitej Polskiej i inne instytucje, przez które działa Rzeczpospolita Polska, muszą realizować przepisy prawa. Ci, którzy dysponują harwesterami, są związani porozumieniami z nadleśnictwami i dzisiaj następuje właśnie renegocjacja porozumień. Komisja Europejska oczekuje, że Polska zastosuje się do zaleceń Trybunału. W przeciwnym przypadku mogą zostać nałożone wysokie kary. Wcześniej na tej samej konferencji prasowej minister środowiska, profesor Jan Szyszko, zapewnił, że nasz kraj będzie wykonywał te zalecenia. Dodał, że kary Polsce nie grożą. W związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Nowoczesna żąda dymisji ministra Jana Szyszki, a Platforma Obywatelska zapowiada, że na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu złoży wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie ochrony drzewostanu puszczy. Platforma Obywatelska swój wniosek o powołanie komisji śledczej tłumaczy m.in. bezczynnością organów ścigania w zakresie ochrony Puszczy Białowieskiej przed wycinką. Stanisław Gawłowski z PO. Zdecydowaliśmy się na złożenie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań prowadzonych i zlecanych przez ministra środowiska i podmioty nadzorowane przez ministra środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej. Nowoczesna z kolei żąda dymisji ministra środowiska. Poseł tej partii Krzysztof Truskolaski tłumaczy. Jak najszybciej ta nielegalna wycinka powinna się skończyć, a pan minister Szyszko powinien honorowo podać się do dymisji. Działania opozycji są wymierzone w rząd, argumentuje senator PiS Jan Maria Jackowski. I od początku widać intencje opozycji i widać wyraźnie, że to nie była krytyka merytoryczna. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ostrzega, że prawie 2,5 miliona Jemenczyków ma problem z dostępem do wody pitnej. W położonym na Półwyspie Arabskim kraju od 2015 roku trwa wojna spowodowana wewnętrznymi konfliktami. Wody w Jemenie brakuje w wyniku awarii wielu przepompowni. System kanalizacyjny nie może sprawnie działać bez paliwa, którego import blokuje Arabia Saudyjska. Do zaostrzenia konfliktu w Jemenie doszło po ataku rakietowym na Rijad, do którego przyznały się oddziały szyickich rebeliantów Huti. To właśnie z nimi walczy wspierany przez koalicję państw arabskich rząd w Jemenie. Od początku listopada wprowadzono całkowitą blokadę kraju i zamknięto połączenia morskie, lądowe i powietrzne. Jemeńczycy nie otrzymują także transportów z żywnością i lekarstwami. Światowe organizacje mówią o kolejnej katastrofie humanitarnej w tym kraju. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o malejącej od kilku tygodni liczbie przypadków epidemii cholery. Brak dostępu do wody pogorszy jednak sytuację epidemiologiczną. Mieszkańcy Jemenu mają też coraz większy problem ze zdobyciem żywności. ONZ alarmuje, że klęska głodu może dotyczyć milionów osób i apeluje o natychmiastowe zniesienie blokady. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
A my wracamy do przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Ta komisja dziś przesłuchuje byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku Zbigniewa Pakułę. No, w czasie tego przesłuchania, przynajmniej w tej jego początkowej fazie, pan były komendant odpowiadał takimi równoważnikami zdań. Właściwie powiedział, że o sprawie dowiedział się, o całej sprawie Amber Gold dowiedział się z mediów. Mówił, że żadnych pytań nie przypomina sobie ze strony ani komendanta wojewódzkiego policji, ani przedstawiciela komendy głównej policji, a całemu przesłuchaniu przysłuchuje się nasza reporterka Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Rzeczywiście pan Zbigniew Pakuła niewiele zdradził komisji śledczej. Przyznał, tak jak wspomniałeś, że o całej sprawie dowiedział się tak naprawdę dopiero w 2012 roku, kiedy Amber Gold chyliła się już ku upadkowi, to dowiedział się z mediów, a nie od swoich współpracowników. Zaprzeczył, jakoby Katarzyna Tomaszewska-Szyrajew, czyli ta policjantka, która już w 2010 roku zajmowała się całą sprawą, zgłaszała mu jakiekolwiek problemy z kontaktem z prokuraturą, z prokurator Barbarą Kijanko, która, jak wiemy już z wcześniejszych przesłuchań, skutecznie blokowała całe dochodzenie i całą sprawę, jeśli chodzi o właśnie Amber Gold i Marcina P. No, z tego przesłuchania dzisiaj przed komisją wynika jedno, że ten nadzór nad Komendą Miejską Policji był sprawowany chyba nie do końca zgodnie z regułami obowiązującymi, które powinny obowiązywać w polskiej policji. No i jeszcze jedno bardzo ciekawe zagadnienie, o to dopytywał Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości, który zasiada w komisji śledczej. On pytał Zbigniewa Pakułę nie tylko o to, kiedy i skąd dowiedział się Amber Gold, ale w ogóle zadawał mu pytania dotyczące przestępczości trójmiejskiej, tego tak zwanego gdańskiego układu. No i Zbigniew Pakuła z taką rozbrajającą szczerością stwierdził, że on nic na ten temat nie wie, że tak naprawdę dowiaduje się teraz dopiero o istnieniu czegoś takiego jak ten układ trójmiejski. Jest to dość zadziwiające, zważywszy na wcześniejsze przesłuchania, kiedy nawet dziennikarze wiedzieli i badali tę sprawę, a szef tego komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku dopiero dzisiaj o istnieniu tego układu trójmiejskiego się dowiaduje. Mówiła Ewa Wasążnik, która śledziła pierwszą część przesłuchania Zbigniewa Pakuły, byłego komendanta miejskiego policji w Gdańsku. My wracamy teraz do transmisji tego przesłuchania. Aktualnie pytania zadaje poseł Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. W czasie, kiedy Amber Gold się rozwijało i również pańska komenda prowadziła swoje czynności, wydział PG Komendy Wojewódzkiej Policji prowadził tą sprawę operacyjną Bursztyn. W tym czasie nie wiedziałem. A kiedy pan się dowiedział? Tydzień temu. Tydzień temu dopiero. To jak to jest możliwe, że nie było żadnej kooperacji? Czy nie było żadnej współpracy między wami? Panie pośle, organem koordynującym czynność jest zawsze jednostka zwierzchnia. W przypadku, gdy na terenie Gdańska czynności wykonywały różne jednostki, na przykład komisariat, jeden, drugi, to koordynatorem była Komenda Miejska. W tym przypadku jednostka podrzędna nie mogła być koordynatorem. Ja to rozumiem, natomiast dlaczego nie było tu w tej sprawie żadnej koordynacji, nawet na poziomie takich liniowych funkcjonariuszy, wymiany informacji, czy w ogóle takie praktyki panowały? Czy każdy uprawiał wyłącznie ten swój obowiązek? Jakieś dziadostwo? Na tym się ja będę tu z dziadostwem rozmawiać. Panie pośle, kontakt był ścisły z tego, co wiem. Ściśle sformalizowany też? Proszę? Ściśle sformalizowany, to ma pan. Nie sformalizowany, ale kontakt był ściśle utrzymywany, ponieważ te dwie komendy były w jednym miejscu. Jakieś dziadostwo? No. Z tego nie wynikało ta dobra sprawy. To, że Komenda Wojewódzka prowadziła czynności operacyjne, a Komenda Miejska prowadziła czynności procesowe, to koordynuje jednostka nadrzędna. Dobrze. Proszę powiedzieć, jeżeli pan już teraz, posiadając tą wiedzę, mógłby posunąć się do jakieś dziadostwo, ja będę z Alior Banku konkretnej policjantki pani Tomaszewskiej. Jak by pan podsumował jej pracę w sprawie Amber Gold? Czy to były należycie wykonane obowiązki? Ja będę z Alior Banku. Z perspektywy czasu można było oczywiście zawsze dziadostwo? Można powiedzieć, że można ja będę było z rzeczy inaczej. A czy według pana wiedzy można było zrobić wiele rzeczy inaczej, wiele nie było zrobionych? Czy to mogło być motywowane z góry?
Pytam o konotacje zewnętrzne związane z funkcjonowaniem tego wydziału właśnie w kontekście między innymi tego warsztatu, tej zarejestrowanej rozmowy świadczącej o możliwości wycieku informacji z Wydziału PG Komendy Miejskiej do świata przestępczego. Panie pośle, jest w policji komórka... Panie pośle, mój ty osiel... Alior Bank? Nie jest w stanie się... Czy firma Kran? Pracy tej komórki, pan jako pracy tej komórki rozdobią was. Tak dowiadywałem jaszczurki. Alior Bank? Zatrzymanie funkcjonariusza. Czy zdarzyło się kiedykolwiek wśród pana podwładnych ujawnienie źródła przecieku właśnie do świata przestępczego? W wyniku działań biura spraw wewnętrznych? Firma Alior Bank. Z takimi zarzutami właśnie. Nie wiem z jakimi zarzutami, ale były zatrzymane. Ja zmierzam ku temu, żeby szanowny świadek odpowiedział na pytanie, skąd taka opinia wokół Gdańska, taka opinia? Wystana z palca, tak, no nie wiesz, jak dzieje się w tej mafii żydowsko-watykańskiej, czy u ateistów, czy u wierzących w diabła. Naprawdę to nikt nie chce wiedzieć. Przestępczego tak, i w tym wypadku być może również policji. Czy są jakiekolwiek znamiona, które mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście w Trójmieście funkcjonuje coś na wzór tego układu, czy ewentualnie odzwierciedlenie polskie, odbicie Małej Sycylii? Panie pośle, Komenda Miejska jest jednostką roboczą. Ja naprawdę nie potrafię powiedzieć na takie pytanie. Czyli jeżeli układy, to wyżej? To chce pan powiedzieć? Nie, nic nie chcę przez to powiedzieć. Po prostu nic na ten temat nie wiem. No dobrze, a proszę powiedzieć, kto powinien wiedzieć, kim jest Marcin P., mieszkaniec waszego miasta, jeżeli nie właśnie pańska podległa komenda? Chodzi mi o tą jego długą historię karty karnej. Przysługując panią policjantkę z Komendy Wojewódzkiej Policji, ustaliliśmy, że w systemie informacji policyjnej były wielokrotnie zapytania o jego osobę, a ten system zawierał informacje o tym, że jest to notoryczny oszust. To kto powinien tą wiedzę posiadać, kim jest Marcin P.? W przypadku prowadzenia postępowania osoba prowadząca. Czyli pani Tomaszewska. Czy błędem warsztatowym pani Tomaszewskiej było niesprawdzenie powiedzmy Marcina P. w tym systemie informacji policyjnej? Czy uważa pan, że to powinno być rutynowe działanie przy tego typu podejrzeniach o łamanie prawa bankowego? Panie pośle, nie znam sprawy, no ale wysyłanie karty karnej, no to jest... Ale chodzi mi też o ten system informacji policyjnej. Dochodzenia były rejestrowane w systemie. Mhm. Więc proszę powiedzieć, czy w wypadku prowadzenia tej sprawy wymagane było sprawdzenie zapisów w systemie informacji policyjnej na temat Marcina P., jego rejestru w waszym zasobie danych? Według mnie jest to zgodne z procedurą. Czyli to nie była kwestia według uznania świadka dowolności prowadzenia tego postępowania, tylko wynikało to powiedzmy z procedury? Dziękuję. Proszę świadka, proszę powiedzieć, czy już po wybuchu samej afery ze świadkiem kontaktowały się osoby no, będące reprezentantami innych służb z Trójmiasta bezpośrednio? W tej sprawie nie. W tej sprawie nie. Nie było żadnego zainteresowania ze strony innych służb. Proszę powiedzieć, czy przed dzisiejszym przesłuchaniem pan się kontaktował na przykład z byłym naczelnikiem Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej, panem, który był przesłuchiwany dzisiaj? Widziałem się z nim. Przed przesłuchaniem? Mieliście spotkanie? Nie, widziałem się z nim. To znaczy widzieliście się gdzie, w jakich okolicznościach, w jakim celu? Bez celu. W drodze na przesłuchanie. Bez celu? To znaczy cel mieliście przyjechać na przesłuchanie? Tak, termin się pokrył. Aha, i spotkaliście się gdzie? Po drodze. Po drodze? Ale to znaczy podróżowaliście razem? Tak.
Jednym samochodem. Samolotem. Jednym samochodem. Samolotem. Samolotem. Rozmawialiście o tych przesłuchaniach? Ustalaliście coś? Nie, absolutnie nie. Taki zbieg okoliczności. Tak. Zdarzenie losowe, można powiedzieć. Siedzieliście obok siebie? Nie. Dobrze. Proszę jeszcze powiedzieć, czy w sprawie związanej z konkretnie tym naczelnikiem, z którym się dzisiaj widzieliście, podczas pełnienia przez pana funkcji komendanta pojawiały się zastrzeżenia pod kątem jego pracy ze strony pana podwładnych? Nigdy. A jak pan podsumuje pracę tego naczelnika? Wyróżniający się policjant. W jakim zakresie wyróżniający się? Zaangażowany, dyspozycyjny. Oddany. Czy? Rozumiem, oddany pracy, tak? Czy pan jako komendant otrzymywał tą prasówkę, bo wspomniał pan o tym, że rzecznik prasowy robił prasówkę, tak? Znaczy się, to wyglądało w ten sposób, że były tak, gazety jakieś były, tak. I pan to otrzymywał w postaci jakiegoś sprawozdania? Nie, leżały gazety. Aha, czyli rzecznik przychodził, kładł gazety, coś tam zaznaczał markerem, żeby przeczytać coś ważnego? I w tych materiałach, czy ktoś z państwa zwrócił uwagę wtedy na Amber Gold już? Nie pamiętam. No bardzo, bardzo duże są te luki w pamięci, ale no też upływ czasu nam nie ułatwia. A proszę powiedzieć, czy Wydział Przestępczości Gospodarczej Komendy Miejskiej Policji według pana wiedzy wysyłał jakieś zapytania, ewentualnie posiłkował się informacjami w zakresie kontaktu z tą stroną zawiadamiającą, czyli KNF. Czy były tam jakieś kontakty również na przykład w zakresie zaległości podatkowych związanych z działalnością Amber Gold i czy takie czynności przy prowadzeniu takich postępowań są rutynowe? Panie pośle, nie znam materiałów tego postępowania, więc nie wiem. Dobrze, na razie dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paszek? Ja bym chciał, panie komendancie, na początek dwa cytaty przedstawić. Wiele dzisiaj już tu wcześniej padało odniesień do tego, co pojawiało się w mediach na temat fenomenu funkcjonowania Amber Gold. Ja przedstawię coś, co dzisiaj nie padło. To jest artykuł, który ukazał się na portalu bankier.pl, zatytułowany Złota wędka Amber Gold. On ukazał się, to jest dosyć istotne, bo już 14 września 2011 roku. Między innymi jeden z podtytułów bardzo trafnie brzmiał: piramida czy okazja inwestycyjna. Między innymi czytamy w tym artykule coś takiego. Model biznesowy Amber Gold mimo wszystkich zapewnień spółki jest bardzo ryzykowny i opiera się na założeniu szybkiego i gładkiego, czyli bez głębszych korekt, wzrostu cen złota w perspektywie kilku kwartałów. Dalej, połączenie pod jednym szyldem działalności powierniczej z udzielaniem pożyczek rodzi podejrzenie o prowadzenie pośrednictwa finansowego, do którego ustawowy monopol mają w Polsce banki i skoki. Dalej, lokata w Amber Gold w żaden sposób nie stanowi też inwestycji w złoto. W istocie jest to substytut produktu bankowego, jakim jest depozyt terminowy. Lokata Amber Gold. Świadek tu jako kierujący gdańską komendą miejską policji nie ma sobie nic do zarzucenia, że na rok przed upadkiem, prawie na rok przed upadkiem Amber Gold, tak naprawdę państwo jako zajmujący się tym mieliście tak de facto tą instytucję na przysłowiowej acy. Czy ma pan w związku z tym sobie coś do zarzucenia dzisiaj, oceniając z perspektywy tą sprawę w kontekście miejsca zajmowanego wówczas w
Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. Panie pośle, wszystkie czynności były realizowane zgodnie i pod dyktando prowadzącego prokuratora. Jak pan nie zna akt? Ponieważ taka jest reguła we wszystkich. To muszę panu powiedzieć, że nie były i nie było wytycznych. I nie były realizowane. I na tym polega cały problem. Więc proszę nie powtarzać w sposób automatyczny, że bo tutaj nie było nic realizowane w tym postępowaniu. Jesteście państwo wpisani w to nic nie zrobienie gdańskie w pełnym tego słowa zakresie. Oczywiście państwa rola jest inna, bo tutaj zgadzam się z panem, że cały ciężar powinien, największy ciężar ciąży na prokuratorze, który nadzorował dochodzenie. Natomiast inicjatywę Komendy Miejskiej Policji znaleźć bardzo ciężko. Jeśli można, pani przewodnicząca, drugie pytanie. Czy może świadek powiedzieć, jaka była i czy w ogóle była, bo to jest też istota problemu, praktyka dotycząca sprawdzania w Krajowym Rejestrze Karnym osób przewijających się w postępowaniach karnych prowadzonych przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku. Znaczy, czy osoby były sprawdzane w ramach prowadzonego postępowania? Tak. Powinny być sprawdzone. A nie zostały. I ostatnie pytanie. Kiedy po raz pierwszy organy ścigania posiadały wiedzę, że Marcin P. był wcześniej wielokrotnie skazany? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No, dziękuję bardzo. Nie mam więcej pytań. To pan poseł Pięta. Panie inspektorze, proszę świadka. Powiedział pan, że rozpoczął pan służbę w organach prewencji. Tak. Czy pamięta pan, jak nazywała się jednostka, formacja, oddział, w której pan zaczynał służbę? Była zastępcza służba wojskowa BCP. Czy to było ZOMO? Nie, to była zastępcza służba wojskowa. Kilka miesięcy. Rozumiem. Na początku nie jest kilka lat, że pan był w wydziale wewnętrznym. Nie. Na początku powiedział pan, że obecnie pracuje pan jako pracownik umysłowy. Tak. To dość ogólne stwierdzenie. Może mógłby pan ujawnić... Panie pośle, artykuł 191 KPK, dziękujemy. Świadek ma prawo, a państwo nie możecie zmierzać do ujawnienia miejsca pracy świadka. Dziękuję. ...w żaden sposób, panie mecenasie, bo nie ma za co. To jest po pierwsze. A druga sprawa jest taka, że ja rozumiem, że świadek w jakiś sposób chciałby z jakichś przyczyn nie mówić, gdzie obecnie mieszka, czy adres zamieszkania jest utajniony, ale miejsce pracy. KPK. Ja rozumiem, ale na jakim stanowisku pracuję, to nie jest, z czym się zajmuję, już to nie jest tajemnicą. Chyba, że pan pracuje w takim miejscu, że jest to objęte jakąś tajemnicą. Nie, pracuję w muzeum. Dziękuję, to mi wystarczy. Chciałem pana zapytać jeszcze, czy zna pan jakichś polityków? Polityków? Tak, czy zna pan polityków? Bo jak informowały media, w pańskim pożegnaniu uczestniczył prezydent Adamowicz. Być może zna pan jeszcze innych polityków, o to chciałem zapytać pana. To standardowa procedura. Każdego komendanta wita i żegna prezydent. Rozumiem, ale proszę odpowiedzieć na pytanie, czy poza prezydentem Adamowiczem zna pan jeszcze jakichś innych polityków? Chodziłem na posiedzenia Rady Miasta, więc tych polityków, którzy są w Radzie Miasta. Rozumiem. Czy w sprawie Amber Gold kontaktowali się z panem funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? W tej sprawie nie. Dziękuję bardzo. Bardzo, czy ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Dziękuję bardzo panu, dziękujemy. Po sporządzeniu protokołu będziemy pana prosić o jego podpisanie. Jeszcze pan poseł chciałby wniosek. Proszę państwa, dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy wolni. Tak, jesteście państwo wolni. Dziękujemy za stawiennictwo. A protokół będzie przysłany? Z panią sekretarz państwo ustalicie, dobrze? Mam wniosek następujący. Chciałbym, aby zwrócić się do...
ministra spraw wewnętrznych i administracji o ustalenie okoliczności śmierci pana Andrzeja Jacu. Zadowolić. No, nie jesteśmy w stanie ustalić, my jako komisja mamy informację, że była to nagła śmierć. Jakoś zbiega się data śmierci z rozpoczęciem prac komisji Amber Gold. To jest, no, chodzi o brata pani Katarzyny P. Znaczy, ja myślę, że ten wniosek, panie pośle, tak jak żeśmy sobie rozmawiali, że doradcy przygotowali na jutro. Do widzenia państwu, dziękujemy za stawiennictwo. I bez jutro z tego przegłosujemy, tak? Ja zamykam posiedzenie. To było przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Ta komisja przesłuchiwała dzisiaj byłego komendanta miejskiego